wszystkich bardzo serdecznie. Filip Fran Wiszniewski się kłania, a dzisiaj naszym gościem jest Łukasz Zaborowski. Witam bardzo serdecznie. Siemanko, cześć. Łukasz, zanim przejdziemy do meritum sprawy, czyli programu Tylko Jeden, w którym miałeś być okazję trenerem razem z Marcinem Wrzoskim, chciałem cię zapytać, jak radzisz sobie teraz w tym okresie, kiedy nie możemy wychodzić z domu? Jak ogólnie radzą sobie zawodnicy Shark Top Team? Czy przesyłacie jakieś wskazówki im, czy jak to wygląda? Wiesz co, mamy... Ogólnie, jeżeli chodzi o ten cały okres, to no co, na początku no to jeszcze było dosyć co robić, bo jakieś tam rzeczy biurowe czy coś było trzeba dokończyć. I to, co było, to się skończyło. No i co, jeżeli chodzi o mnie teraz, to ja grzebię sobie coś w ogrodzie i tyle, całymi dniami praktycznie, albo jakieś pierdoły załatwiam, nic specjalnego. A jeżeli chodzi o zawodników, no to starałem się trzymać formę tyle, ile mogą. No, Czasem się tam z kimś spotkałem, czy w ogródku, czy coś potarczowałem. Teraz jest możliwość tymi większymi grupami trenować, więc jakoś tam sobie radzą. Tylko, że wiesz, no jest taki problem, że no, wiesz, nasz klub jest zamknięty. Inne kluby, jakby nie patrzeć, też gdzieś, gdzie mogą, tam po kontakt, no to sobie trenują, żeby trzymać formę, ale no mam nadzieję, że jak już będzie termin jakiejś tej pierwszej gali konkretny, no to na pewno sobie jakoś poradzimy i będziemy się przygotowywać, no wiadomo, no będzie trzeba po prostu, ale no łatwo nie jest, bo jak wiemy, no to wiesz, samemu nawet jak trenujesz, czy coś, wskazówki jakieś prześlesz, nie wiem, nawet wytarczujesz kogoś chwilę, to nie jest to samo, co normalny trening na grupie, który jest najważniejszy, wiesz, no my mamy bardzo dużą grupę zawodniczą, gdzie na rano przychodzi po 20 parę osób i wszyscy są zawodnikami, więc z takiej grupy się inaczej trenuje, a inaczej ja się trenuję, wiesz, do walki, jak jest sam na sam się z kimś, albo się po prostu biega. To też się inaczej motywuje człowiek, bo jednak jak jest grupa osób i wszyscy trenują, no to każdy siebie nawzajem motywuje, a tu jest taki problem, że jesteś sam, więc i sam nie wiesz, do czego trenujesz po prostu, a potem wracasz do domu i nie wiesz, dużo pokus, jedzenie, piwo, coś tam, wiesz, a jak się trenuje, to raczej robisz te dwa treningi dziennie, coś musisz pomiędzy zrobić i już nie ma czasu na to, nie? A tutaj jednak nigdzie nie wychodzisz, tylko mówię, pobiegać, no to wracasz i jesteś potem 12 godzin w domu. No tak, tak, człowiek stara się, powiedzmy, w tym czasie dogadzać. A jeśli chodzi o wasz pobyt w programie Tylko Jeden, kiedy wprowadzono obostrzenia, czy wy musieliście zostać tam w tym domu wojownika i czy chociaż zorganizowali wam jakieś łóżka polowe? Nie, spokojnie. Jak my byliśmy tam w tych domach, czy pomagaliśmy chłopakom robić wagę, no to wiadomo, byliśmy tam na noc, ale to ten dom jest naprawdę duży i ogólnie... Część, która jest nie pokazywana przez kamery, to tam mamy jakby takie apartamenty i uwierz mi, że są milion razy lepsze od tych, co mają zawodnicy. To były takie małe penthouse'y tam, więc wyglądało to trochę inaczej niż inne warunki niż oni. No. Więc o to nie baliśmy się, a jeżeli pytasz o to, czy byliśmy tam, jak była ta pandemia, no to nie, no bo to się, bo było nagrywane szybciej i tak naprawdę jak wchodziły te zaostrzenia, to już były końcówki nagrań i było tam na pewno trzeba zmienić jakieś tam plany, bo miało być z tego, co widziałem w scenariuszu, trochę z większą pompą niektóre akcje, no ale nie dało się tego zrobić, bo już były jakieś tam zaostrzenia i no i tyle. W jednym z odcinków podczas treningu zabrakło Marcina Wrzoska, pojawił się na jego miejsce Marian Ziółkowski. Nie, na odwrót, to mnie zabrakło, ja byłem wtedy w Nowej Zelandii. Ale go nie było, jak ja byłem z Sylwią Szostak. Tak, tak, chodzi mi o tą sytuację, kiedy Marcina zabrakło, bo wspomniałeś, że Marcin przygotowuje się do walki. Czy to były przygotowania do KF53 i walki z Artemem Łobowem? Wiesz co, nie, to raczej tak powiedziałem po prostu. ale temat jest taki, że wiesz, no Marcin na pewno bliżej w momencie, kiedy tak naprawdę była walka z Normanem albo z Borysem i to było tylko takie dopinane na początku. No jak wszedł Borys, to była o wiele większa walka, bo to była walka wieczoru na otwartym Polsacie, na finałowej gali tego Tylko Jeden programu, bo tam miała być też się odbyć walka finałowa we Wrocławiu, walka wieczoru, więc to była naprawdę duża walka, o wiele większa niż z Normanem, więc ale w momencie, kiedy otrzymała jakieś tam zaczepki ze strony Artema, no to tak naprawdę już myślę, że ta walka z Artemem raczej by się odbyła pierwsza niż z Borysem. I,
I tyle, więc nie, ogólnie nie było żadnych, bo to jak to się wszystko zaczęło, jak wszystko niby już było dopięte praktycznie non stop, jak była prawie z Borysem dopięta walka, no to pojawił się Artem. Tak samo jak była z Normanem, tak pojawił się Borys. A potem pojawiła się pandemia i wszystkie plany legły w gruzach, a no i tak to wyglądało. Cały misterny plan, jak to mówi klasyk. A czy już pojawiają się głosy w związku z tym, że KSW chce zorganizować ten weekend z galami, że Marcin pojawi się na którejś z nich i czy już znacie rywala, pod którego się przygotowujecie? Wiesz co, no mamy tam, jeszcze nie mamy konkretów, mamy, wszyscy mają być na pewno w formie i u nas w tym momencie w KSW jest chyba z 5 zawodników. Z pięciu zawodników w tym momencie jest na kontrakcie, więc tak naprawdę wszyscy oni są, mają trzymać formę i być gotowym do walki, więc konkrety na pewno poda organizacja, ale też dla nas konkrety, tak szczerze powiedziawszy, no to mamy mieć teraz na dnie, że mamy po prostu mieć klepnięte, ale jeszcze tego nie ma. Chciałem jeszcze zapytać o czołowego waszego zawodnika, czyli Kamila Szumuszewskiego, a mianowicie jak wpłynęło to, że on po tylu wygranych nie dostawał walki o pas, czy to gdzieś Kamila przyblokował, no przypomnijmy, tam był Szadziński, Wersbiczka, Śliwtuszko, Zawada, a ponadto jeszcze Romanowski i Skibiński przed KSW. Wiesz co, chodzi ci o to, bo przerwało trochę, czy nie był taki... Przerwane trochę, tak, Kamil? Jeszcze raz, bo troszeczkę przerwało nas tutaj. No właśnie, mi też przerwało i ten. Chodzi ci o to, czy Kamil nie był sfrustrowany, że nie miał walki o pas, tak? Tak, czy go to gdzieś nie przyblokowało psychicznie. Wiesz co, myślę, że tam Kamil miał taki po prostu jakiś swój moment w życiu, myślę, że nie wiedział trochę w którą stronę iść i... No to tak naprawdę dobrze, że to się tak wszystko potoczyło, bo myślę, że teraz jest na pewno innym człowiekiem i to jakieś tam sprawy jego zaważyły na tym i myślę, że gdyby on jeszcze do tej wagi 7-0 i dwóch walk nie przegrał po tych 11 wygranych 7-7, to mógłby nie być teraz taki, jaki jest, a myślę, że dużo mu to dało dobrego, jakby nie patrzeć te dwie porażki i teraz wygrał walkę w zupełnie, nie wiem czy widziałeś walkę, bo ta walka chyba nie jest na internecie, ale w stylu, który nie przypomina Kamila, bo po prostu... Ta poza KSW? Tak, tu w tej walce było widać, że no to już wrócił zupełnie inny Kamil i nawet nie z tego, co jak miał 11 zwycięstw z rzędu, to też trochę przymulał te walki, walczył tak taktycznie, trzymał się planu, broń Boże, to nie jest złe, bo dla mnie to i tak jest okej. Okay. Ale naprawdę teraz pokazał to, co na treningach i w tej walce tak naprawdę w tej drugiej rundzie tam znokautował chyba tego chłopaka, ale no, w pierwszej rundzie go tak dewastował, że no, naprawdę to zupełnie był inny Kamil. I byłam od początku, od pierwszej sekundy byłam cała masa ciosów, łokci, kopnięć, no to zupełnie inna była walka. Mam nadzieję, że gdzieś ona tam w końcu się pojawi na internecie. Powiem ci szczerze, Kamil miał nawet kontrakt po 11 wygranych rzędach z UFC, ale w 84 kilo, ale go nie wziął, bo nie chciał w 84 walczyć. I to też tak świadczy o tym, teraz się śmiejemy z tego, że zobacz, kurwa, Maciej, miałeś tyle takich możliwości, no ale mówię, to wszystko się coś dzieje się po coś i tak widocznie miało być. I teraz wygrał tą walkę, mam nadzieję, że dalej będzie wygrywał i w tym 7-7 będzie już niepokonany na zawsze. A co właśnie z jego stylem, czy wy nie boicie się, że Kamil zacznie bardziej przegrywać, no bo jednak KSW jest troszeczkę wyższym poziomem i widzieliśmy, jak starał się walczyć z Arturem Kornikiem Sowińskim. On walczył 7-0, on kurwa wchodził 16 razy, on 3 razy tracił przytomność. Do tego to, wiesz, mogę ci podać przykład Bartka z tylko jeden, wiesz, Bartek z tylko jeden odbijał wagę tak naprawdę tylko 10 godzin i tylko wchodził, to nie mógł, po prostu nie mógł oszukać tego, że wiesz, ciągle ważysz 100, a potem się mniej. Jeżeli się przygotowujesz i z 10 tygodni trzymasz dietę, Michał, jesteś i tak już wyżyłowany, zostaje ci jeszcze 6 kilo i dalej to robisz, to jest tragedia, bo to jest naprawdę tragedia. A wiesz, jeżeli byś ciągle ważył te 100 kilo, no to wtedy tak, no dobra, zrobisz, nie zrobisz i możesz ryzykować, czasem wyjdzie, czasem nie.
ale tutaj te całe przygotowania to po prostu z tygodnia na tydzień to było dla mnie po prostu pojebane. Ja mu to odradzałem, ja nie chciałem. Ja powiedziałem, że jeżeli kiedykolwiek jeszcze zawalczy w 70-0 albo będzie mnie zmuszał do tego, żebym patrzył jak to robi, no to powiedziałem, żeby zmienił klub, bo już ta walka z Kornikiem była ostatnią, gdzie już też nie chciałem się na to zgodzić, ale wyprosił mnie, że chce naprawdę jeszcze raz to zrobić. I kurwa dałem się namówić i też żałuję tego, bo naprawdę to wyglądało tragicznie i uwierz mi, Kamil do 7-7 schodzi, jest różnie, schodzi gładko, ale też się męczy. Musi trzymać tą dietę przez 10 tygodni, wiesz, żyć porządnie, a do 7-0 to jest chłop, który ma 90 prawie, wiesz, on tak de facto mógł walczyć bardzo ciężkiej, nie? Tak. A on kurwa do 7-0 zbijał, to uwierz mi, to wyglądało strasznie, nie? Więc nie, myślę, że poradzi sobie spokojnie w KSW teraz i wiesz, no udowodnił, że sobie radził z Wierzbickasem, gdzie nie mógł go nikt pokonać, tylko Szymek z Polaków i z wieloma innymi pokonywał, naprawdę, bo Kamil się bije tylko z czołówką i uwierz mi, że jak wychodzi z Gracjanem Szadzińskim, zobacz, nikt nie mógł sobie z nim poradzić oprócz Mariana, gdzie Kamil jest zawodnikiem, na którego patrzysz i myślisz, że go pokonasz, a wchodzisz do walki i przekonujesz się, że jest bardzo ciężko, się źle z nim walczył i chyba każdy to powie, kto z nim stał naprzeciwko niemu. No Kamil też kiedyś walczył w kategorii półciężkiej i w związku z tymi zwycięstwami z Zawadą, Jewtuszko, z Wierzbickasem, no skąd ten pomysł, żeby schodzić do kategorii lekkiej? Wiesz co, teraz są chyba takie czasy, że po prostu jest dużo dietetyków, co sobie bawi się po prostu i testuje na zawodnikach, a zawodnicy, nie wiem, nie mają, wyżarło im mózgi czy coś, nie mam pojęcia o co im chodzi, ale jak myślący chłop może wierzyć komuś, kto do niego przyjdzie, nigdy nie był nawet na siłowni czasem, nie wiem, po prostu był na 30 kursach Mauricza i on teraz jest dla niego gościem, który mu ustawia treningi i wszystko. No, myślę, że to już to trochę to już schodzi na dół, no ja nie wiem, no jakoś nie wiem, czy ci zawodnicy są osłabieni po prostu treningami, robieniem wagi, że czasem słuchają takich ludzi, bo wiesz, dla mnie, jeżeli jest jeden dietetyk i on mówi, zrób to i to i to i to jest super, bo od tego się odchodzi, a pół roku później ten sam dietetyk mówi, że jednak był na szkoleniu i to nie było takie złe, to jednak wrócimy do czegoś, no to kurwa, no to jak ty możesz go... I to naprawdę się zdarza bardzo, bardzo często, więc zobacz ile zawodników zmienia tych dietetyków i każdy mówi, że ty robiłeś wtedy to źle. No kurwa mać, sam pewnie myślałeś wtedy, że to tak jest, bo byłeś na tym samym szkoleniu i to tak jest, wiesz, no myślę, że to jest dobre, Bo pomaga to na pewno, wiesz, kiedyś się jadło kiełbasę, a potem się nie jadło, żeby zrobić wagę i tyle. A teraz myślę, że po prostu trzeba mieć trochę zdrowsze podejście do tego i nie słuchać wszystkiego, co on mówi, bo sam znasz swój organizm i mieć trochę, nie jak robot, że on ci powie i ty to robisz, bo nie wiem, w dniu walki zjesz orzeszki ziemne i to powoduje coś tam i może coś ci się stać, no to jest głupota, nie? Umówmy się, no jeżeli ktoś, kto, nie wiem, mówi sobie zawodnik, który walczy w klatce i on sobie wmówi, że coś, jakaś rzecz, nie wiem, 50 wódki na 10 tygodni przygotowań jest w stanie zepsuć mu przygotowania, to on nie powinien walczyć, bo myślę, że myślę, że ma coś z głową po prostu. No. Wiesz, to nie można ufać jakby bezgranicznie dietetykom, tylko trzeba mieć trochę swojego oleju w głowie. I myślę, że Kamil się na tym też przejechał i on już jest po tylu próbach i po tylu dietach, że już chyba jest sam najlepszym dietetykiem dla siebie. No tak, teraz niestety mamy ten wysyp, taką plagę i są dietetyków i innych specjalistów po dwutygodniowych kursach. No dokładnie. Jeszcze chciałem zapytać o Dawida Gralkę, który po porażce z Pawłem Policzyło, no mówił, że już raczej nie będzie chciał wchodzić do klatki, ale minął już chyba ponad rok od tej walki. Czy gdzieś w nim się pojawił ten głód i takie przesłanki, że Dawid chciałby powrócić? No wiesz co, gadaliśmy ostatnio nawet o tym. Sam Dawid zaczął i mówi, że jak urodził mu się syn i jakby... Kusi go na pewno jakiś tam powrót, ale mówisz, że na jakiejś może mniejszej gali sobie coś zrobić. Wiesz, on, Dawid po prostu, cała jego kariera w MMA, on spełniał jakoś takie swoje, takie marzenie, w które trochę nie wierzył. I on nie wierzył tak naprawdę, że dojdzie i będzie walczył przy 20 tysiącach ludzi. Ja pamiętam, jak on mi powiedział po walce, jak ja do niego podszedłem i tak go złapałem i on mówi, tylko spojrzał na mnie, Łukasz, nie musisz nic mówić, ja jestem i tak się dumny, bo ja naprawdę nigdy w życiu się nie spodziewałem, że zawalczę przy 20 tysiącach ludzi. I to jest dla mnie, to jest po prostu, jestem w szoku i nie musisz mnie pocieszać, nie? Mówi, i po prostu
Myślę, że wróci on, naprawdę. Trochę jak myślę, że tam z synkiem się pozajmuje, podrośnie i myślę, że jeszcze zobaczymy tam jakieś jego walki, bo ciągle trenuje, wiesz, ciągle przygotowuje zawodników, więc tutaj naszych pod względem tam motorycznym, więc wytrzymałościowym, więc myślę, że jeszcze go zobaczymy, ale nie wiem, za rok czasu, nie wiem. Mhm. To trzeba pytać go. No mamy taką nadzieję, no to jest powiedzmy bliźniacza sytuacja jak z Damianem Grabowskim, którego celem było dostanie się do UFC, a co dalej to już o tym nie myślał, także to pewnie kwestia podejścia. Znaczy wiesz, powiem ci, że nawet celem Dawida nie było KSW, on kurczę po prostu walczył i był ciekawy co się stanie, a on nawet chyba nie wierzył w to, że tam będzie, a jak już tam był, to no widzisz, szkoda, że ta pierwsza walka się tak potoczyła z Sebastianem, bo uważam, że do momentu, wiesz, on tam się nadział na ten cios, ale no całkowicie jakby te dwie minuty walki, jak sobie już trzymał tego na klatce, opuścił te ręce, unikał tych ciosów, wiesz, bez rąk, sam wie, że go zlekceważył, ale poczuł się zbyt pewnie i takie coś się bardzo, szczególnie na początku walki, nie możesz czuć się pewnie i opuszczać rąki, jak zrobisz sobie dwa fajne uniki, trzy fajnie, że ci wyszło, ale to jest początek walki, ta druga osoba jeszcze ma pełną siłę, więc jeżeli to by była trzecia runda, to może ten cios nie byłby tak odczuwalny, ale że w pierwszej rundzie, tam w trzeciej minucie Gralka już zaczął się bawić, mhm, wiesz, w tego, Roya Jonesa, no to musiało się zemścić. Mhm. I szkoda, bo potem myślę, że ta walka troszkę go tak, do tej walki z Pawłem Politylą wyszedł tak trochę bardzo asekuracyjnie i myślę, że gdyby tą pierwszą trochę inaczej poprowadził, to by mogło być dalej, a można gdybać wszystko, nie? Nie wiadomo, co było. No tak, tak czy inaczej mamy nadzieję, że Dawid wróci. No, przejdźmy teraz do głównego zagadnienia naszego wywiadu, czyli program Tylko Jeden. Na początku, jak odniesiesz się do tych reguł, bo możemy teraz polemizować, że mamy zunifikowane zasady, a kiedyś w Pride była pierwsza runda 10 minut, w KSW były dwie po 5, no ale czy te walki teraz przy zunifikowanych regułach są słusznie uznawane za zawodowe? Ale wiesz co, te reguły, to w Japonii dalej się walczy 10 minut i 5 minut dalej. Tak samo w Chinach się walczy, jeżeli jest decyzja, to jest remis. I ja myślę, że temat jest taki, że po co, wiesz, to jest po prostu, widzi mi się kogoś, kto to robi, to myślę, że nie ma czego roztrząsać, bo gdyby była gala, nie wiem, zrobiona, nie wiem, ktoś by po prostu sobie zrobił teraz galę i zrobił jakieś inne walki. Dla mnie można rozstrzygać to, czemu walki Fame MMA są zawodowe, zawodowych. I które trwają 33 minuty, tak, i minutę przerwy, czy tam półtorej minuty przerwy nawet jest, czy to na FFF, no nieważne. No, te walki, czy one powinny być zawodowe, a nie rozstrzygać to, czy poważny zawodnik, 10 dorosłych gości, którzy już mają walki za sobą, podpisali kontrakt. No takie były reguły. W TUF-ie też masz dwie rundy po 5 minut amerykańskim, więc też jest troszkę inaczej. Tutaj była zawsze też ta dogrywka, tam to też chodziło też na pewno o realizację programu, bo tu jednak odcinek był 48 minut i było trzeba zmieścić i tak pełno rzeczy nie było zmieścić. Mam nadzieję, że w drugiej edycji będą chociaż dwa odcinki na tydzień. Mhm. I to już też tak było rozmawiane, że fajnie było jakiś w środę odcinek, który jakby zapowiada tą walkę i robi to wszystko więcej domu, pokazać treningu i wszystkiego, a dopiero w piątek taki już stricte zbijanie wagi i walka, nie? I wtedy może być i cała walka w tym. Więc to by było fajne, mam nadzieję, że tak będzie i myślę, że nie ma co rozstrzygać, bo tak naprawdę, no naprawdę jest dużo, czy na Słowacji czasem się zdarzają jakieś dziwne reguły i jeżeli to są reguły takie ogólne i myślę, że powinniśmy się ich trzymać, ale jeżeli organizator postanowi inaczej, no to wiesz, no jak ktoś, kto daje na coś na przykład 3 miliony złotych, ja mam mówić, jak on ma to robić, no to albo się na to zgadzam, albo nie. Ty zapłaciłeś za to, nie ja, więc jeżeli ty tak mówisz, ja chcę też zarobić, albo mieć jakieś profity z tego, no to się zgadzam. Nie? To jest ta, a narzekać teraz się coś, że na przykład, a kurwa, nie przeczytałem kontraktu, no to kogo to jest wina? Bez sensu, nie? Ogólnie myślę, że jakbyś wygrał, ten, no, ktoś, kto tam mu nie pasuje oczywiście,
jakby wygrał te walki wszystkie, no to pewnie by mu pasowało to, nie? W sumie nawet nie wiem, czy ktoś się z zawodników o jakoś oburzył o to. Bo widziałem, że tam była tylko dyskusja chyba jakiś, że dziennikarze coś tam mówili, ale czy zawodnicy, to chyba nawet nie wiem. A czy wy z Marcinem gdzieś wiedzieliście, że to od początku będą walki zawodowe? No bo ja nie wiem, czy zawodnicy nie mogli tego ujawnić, natomiast utrzymywali, że nie wiedzą, czy te walki... Zawodnicy wszyscy wiedzieli, bo w kontrakcie mieli wpisane na od razu, jak po castingu byli, podpisywali kontrakt na program i w kontrakcie są walki zawodowe. No. No wiesz, no mówię, uwierz mi, że może być tak, że po prostu zawodnik nie czytał tego kontraktu. No ja mam zawodników i wiem, że nie czytałem kontraktu. Tak, no to dlatego dla nas było bardzo dziwne, że oni nie wiedzą, skoro mieli kontrakt. Od początku mieli, zresztą za każdą walkę mieli płacone jeszcze, nie? Mhm. Więc to też jest fajne, w TUF-ie nie płacą ci do walki w The Ultimate Fighterze, dostajesz tylko wypłatę za jakby za taki po prostu... takie, no jak no dostajesz dobre pieniądze, ale dostajesz po prostu jakby taką wypłatę za to, że... odszedłeś z pracy, nie pracujesz u siebie w pracy, nie zarabiasz, to jakby takie zadośćuczynienie tego dostajesz. No ale to też nie jest, nie wiadomo ile, nie pamiętam ile tam jest, 3-4 tysiące dolarów masz chyba na cały program i tyle, a tutaj dostali za całość finaliści więcej. Nie? Mhm. Co ty jako trener zmieniłbyś w tym programie i czy te challenge w twojej opinii no, nie były zbyt wycieńczające dla zawodników? Tak jak no, chodzenie po tych lasach, rąbanie drewna i tak dalej. Wiesz co, no były wycieńczające, ale właśnie to jest ta specyfika programu. Ja oczywiście też, w ogóle też z Syrią Szostak ten trening, to tam była masakra, bo tam, wiesz, no ona dawała po prostu ćwiczenia takie, no nie wiem, no ona brała sobie krążek 2-kilowy, kładła na udo i robiła tam, podnosiła sobie nogę 30 sekund, a im dała 20 kilo krążek, nie? No nie wiem, no to było takie po prostu debilne, po prostu chyba chciała ich zajechać tylko czy coś. Też się pewnie stresowała dziewczyna, że jakoś słabo się pokaże i wiesz, więcej obciążenia dała, ale no myślę, że ten challenge był trochę niepotrzebny. Z Pudzianem wiem, że był trochę inny plan też i też było można inaczej to ograć, ale no pamiętajmy, że to jest takie show właśnie było, że to też się właśnie rządzi swoimi prawami i to jest tutaj robienie wagi, to wszystko to... trenowanie cardio jest niemożliwe, więc ty jesteś na 8 tygodni tak naprawdę wyłączony z treningu takiego tlenowego, bo tu nie możesz trenować. To, że my z nimi trenowaliśmy, to wiesz, oni zaraz po tym treningu mieli wywiady, my sobie jechaliśmy tam na obiad, cokolwiek, oni robili wywiady, każdy miał setki, potem jechali do domu, nagranie tam wejścia do domu, jakieś rzeczy, coś, wiesz, jedzenie, potem znowu setki, potem coś, tego było, naprawdę mieli tam sporo i to jest właśnie w tym programie. Ta nagroda jest dosyć jakby wysoka, no bo naprawdę to jest ciężkie, o wiele cięższe niż normalna walka. Nie dość, że są te ciągłe kamery, to masz pełno obowiązków, nie możesz się skupić tylko na jednym. I ja powiem ci tak, i tak i nie, no bo jeżeli ja bym miał zawodnika przygotowywać, to nigdy w życiu bym czegoś takiego nie zrobił, ale wiem, że ten program tego potrzebuje i wymaga, więc... Więc nic nie zmienimy z tym i pewnie w kolejnych edycjach też tak będzie, bo to musi być, bo to jednak to, że garstka ludzi, ja mówię garstka nawet 300 osób, gdzie wątpię, że to jest 300 osób na jakichś forach internetowych i im to nie pasuje, bo coś i oni myślą, że mają zdanie, że oni mają coś do powiedzenia w tym temacie, bo oglądam MMA od 5 lat. No nie do końca o to chodzi, bo ty jesteś już tym targetem, ty już jesteś jakby, ty oglądasz, tak? A umówmy się, że wielu ludzi, którzy nie ogląda, to właśnie takie coś ciekawi, że a zobacz jaka zwała, oni się biją w klatce, a tańczą, nie? A biegają po lesie coś. I to bardzo dużo jakby tym chłopakom, uwierz mi, że gdyby ci wszyscy chłopacy z programu nie mieli tych challenge'y i ten program tylko by się skupił na tym, że oni siedzą w domu, z domu jadą na trening i by były tylko te treningi, nawet najfajniejsze kombinacje, fajne sparingi były pokazane, wszystko, uwierz mi, że oni by nie mieli teraz jakby tej bazy fanów, bo jak sobie przejrzałem, to naprawdę dużo chłopaków, czy nawet już nie mówię o swoich, o Radziku czy Ledzie, ale czy właśnie Bartek, który nawet nie zawalczył, czy wiesz, czy Tomek Romanowski, który wygrał, czy Krakus, czy ten, naprawdę mają bardzo dużą rzeszę fanów i fajnie to sobie widziałem, pielęgnowali na tym Instagramie i naprawdę to by nie... To też narzekanie na blankę, a uwierz mi, że dużo osób z tej blanki, można narzekać, nie ma problemu, bo właśnie o to w tym chodzi, ale dużo osób też obejrzało i dzięki niej ten program i potem, wiesz, zaczęło obserwować chłopaków, więc myślę, że to wszystko się jednak dobrze łączy, no i można narzekać na wszystko, no ale
efekt był, jest dobry, myślę. Jedynie mi szkoda tych chłopaków tylko dlatego, że ten program skończył się w takich warunkach, jakie teraz są, bo myślę, że naprawdę wielu sponsorów by sobie połapali, a jak wiemy, wiesz, no teraz nie każdy będzie skłonny pieniążki jakieś przekazywać na zawodników, no bo no wiesz, no raczej takie te mniejsze gale, nawet na KSW, to często są ci sponsorzy pomagają po prostu, żeby być i ale no wiesz, no nie wypatrzysz tam żadnego loga i potem nie wejdziesz na stronę internetową, to raczej są, wiesz, no nie chodzi mi oczywiście o na największych te gwiazdy KSW, ale no teraz mówimy o programie, więc ci chłopacy, jak mieli nawet jakichś sponsorów, to wiem, że też podchodzili i teraz nie znajdą nowych, aż mam nadzieję, że znajdą, no ale wiem, że będzie bardzo ciężko albo na gorszych warunkach, bo każdy teraz liczy pieniądze i będzie ratował raczej swój biznes, a myślę, że to będzie, no i to jest ta szkoda, że w tym okresie ci chłopacy mają największą popularność, gdzie nie ma walk, nie ma niczego, nie? Więc żeby nie było tak, że będzie druga edycja i trochę ludzie o nim zapomną. No, mam nadzieję, że do tego to się nie stanie i jakoś sobie poradzą chłopacy. Wracając jeszcze na chwilę do tego treningu z Sylwią Szostak, czy z wami nie było konsultowany, powiedzmy, ten zakres ćwiczeń, jakie oni będą mieli wykonywać? No bo wy tak naprawdę znacie się najlepiej na treningu dla zawodnika MMA. Tak, wiesz co, no to ten trening powinien być, bo gdzie nie mam, wiesz, te inne treningi to było ok, ale no tu ją troszkę poniosło, ogólnie miało być to troszkę inaczej, nie miało być tych sekundowych, no mówię, no myślę, że ona trochę, wiesz, jak się nagrywało, to nie możesz tego przerwać, a wiesz, chłopacy trochę też bardzo dobrze poszukiwali, wiesz, no nie dawali też sobą, wyczuli, że po prostu no oszalała troszkę, więc było trzeba oszukać i myślę, że dobrze robili i w ten sposób to rozwiązać, niż po prostu się kłócić, czy tam wrzucać dziewczynie, czy coś, bo myślę, że wiesz, no ona pierwszy raz też, ona, jak potem rozmawialiśmy na backstage'u i to i tam ustalaliśmy, to co powiedziała, to było ok, a potem wszedłem, zacząłem, jakie to są obciążenia, no to naprawdę to było ciężkie, kurczę, i naprawdę to były ćwiczenia, których, wiesz, się nie robi, w fitnessie robi się inne ćwiczenia, a tutaj chłopy, wiesz, po 90 kilo, mieli problem po prostu z tym i mówię, dobrze, że poszukiwali, dobrze, że byli na tyle ogarnięci, żeby nie robić tego na maksa i tyle, no myślę, że następnym razem coś takiego się nie wydarzy, bo w sumie ten trening tylko był taką mocną przesadą, wiesz, bo to już było w końcowym etapie programu, gdzie chłopacy byli troszkę już wykończeni, jeżeli jeszcze te biegi z workami, te przełaje, to powiem ci, oni wszyscy byli zajarani, bo to było ciekawe tak naprawdę, nie? I to jeszcze był drugi odcinek, więc wszyscy byli nabuzowani, było fajnie, czy to był na pierwszy, nie, drugi odcinek to był, no to wiesz, oni byli fajnie nabuzowali i się cieszyli, nie? Ale no co, no, tamten był trochę już przesadzony. A czy wy gdzieś razem z Marcinem Wrzoskiem no, czuliście się bardzo rozdarci i jak sobie z tym radziliście, kiedy staliście w przeciwnych narożnikach waszych zawodników, jak Leda czy Radek? A wiesz co, akurat się tak złożyło, że ja stałem u Ledy z Pawłem Kiełkiem, Marcin tak. Mnie wtedy nie było u tego, więc akurat się ułożyło wszystko tak, że nie musieliśmy być rozdarci. W sumie Marcin był, bo Marcin stał u Pawła Kiełka, ale nie pomógł za dużo. Wiesz, to jest takie, stoisz, na pewno było dziwne, wiesz, z Ledą znają się już parę lat, trenują razem na jednej macie, ale no też Paweł Kiełek to rozumiał, że nie będzie miał jakoś, no wiesz, no to było logiczne i druga sprawa, tam jeszcze był też i Szymon Wojkowski, który tak naprawdę siedział praktycznie za Wrzoskiem, który podpowiadał Pawłowi, przepraszam, Paweł Lelarz był na tej walce, gdzie był ten, no to wiesz, tak naprawdę Wrzosek nie miał dużo roboty, tylko dziura, Paweł, nie, przejął to i stał tak naprawdę w jego narożniku, więc tak to wyglądało. A czy możesz zdradzić jakieś zakulisowe smaczki i anegdoty, no bo widzieliśmy chyba podczas pierwszego odcinka przynieśliście alkohol i pizzę, tam chyba się impreza wydarzyła, czy jest jakaś taka śmieszna anegdota warta uwagi? Tylko my się w tym domu z Wrzoskiem dobrze bawiliśmy. No dużo jakiś, wiesz, szkoda właśnie, nie pokazane było dużo rzeczy, nie? I to też tam chłopacy, co montowali, to żałowali, no ale no widzisz, no ten czas antenowy jednak kurczę,
no jest, był mały na tą edycję. No, mam nadzieję, że tak dobrze poszło, bo tam oglądalność, pierwszy odcinek miał 900 tysięcy ponad oglądalności, więc to naprawdę było dobrze, szczególnie w tym czasie, kiedy teraz we wszystkich domach lecą jakieś tam kanały informacyjne, więc to było dobre, że tak naprawdę i tak ludzie uruchamiali to. I myślę, że i tak ten program się udał po prostu na tyle, na ile jakby mógł, na ile sytuacja pozwalała, bo gdyby to wszystko normalnie funkcjonowało na świecie, myślę, że było jeszcze o wiele lepiej, by był takim mocnym sukcesem. A jak odnosisz się do tej sytuacji, bo tak naprawdę znaliście tę sytuację od środka, mianowicie chodzi mi tutaj o to zniszczenie kamery przez Piotrka Walawskiego. No, wiesz co, tam była sytuacja, nawet nie wiem, czy to było pokazane, nie pamiętam, ale sytuacja była taka, że chłopacy robili wagę, wiesz, do tych półfinałów całą noc. No i co, no i robili tą wagę do półfinałów i spali, wstali, mieli jechać na ważenie o tej godzinie, a się okazało jednak, że mają dwie godziny później. Coś takiego tam było dokładnie. No i Leda, jak to Leda, się nie wytrzymał i rozwalił kamerę. Radzicie sobie z nim na co dzień? Ja sobie radzę, inni sobie średnio radzą. Ale powiem ci tak, to jest też dla całej ekipy produkcyjnej tam, to już nawet na pierwszych odcinkach wyszło, wiesz, ekipa, która realizacyjna tego programu, to jest ekipa, która robi Big Brother, wszystkie polskie, które reality show, które były, to właśnie robiła ta ekipa. Oni nie mieli, że na przykład, no nie wiem, no inny ryż, inne jakieś rzeczy, czy nie było wody kokosowej albo tej, myśleli, że to jest fanaberia na początku. Rozumiesz? Oni myśleli, że oni zawodnicy w Rosji sobie coś wymyślają. I no i po prostu musieli się też tego nauczyć, że no, na koniec już byli naprawdę ogarnięci ze wszystkim i było tip-top, ale na przykład jeżeli zbijasz wagę całą noc, to potem te dwie godziny później ważenie naprawdę potrafi wkurzyć zawodnika i o tym, widzisz, no też się już przekonali. Więc tak to wyglądało. No mówię, no to jest, kurczę, no to jest reality show, takimi się prawami rządzi, że jak czas się spierdoli, to trzeba to naprawić i dalej działać. I nie możesz tego cofnąć i po prostu musisz dalej żyć z tym i tyle. Nie ma co rozpaczać, bo teraz trzeba po prostu dalej działać, bo no przecież, no co, nie zakończysz programu. No. I dlatego czasem takie sytuacje wychodzą, ale dlatego to jest fajne, no bo są prawdziwe emocje. Nie? Mhm. A czy w związku właśnie z tym, że tylko trenerzy dobrze się bawili w tym programie, no rozumiem, że zawodnicy trzymali jednak tą dyscyplinę, mając dostęp do alkoholu na przykład? No trzymali, wiesz, ale ja to trzymali, ale myślę, że to jest pierwsza edycja i ogólnie chłopacy, powiem tak, wszyscy mieli, pierwsza sprawa, sporo kilogramów. Może no ode mnie chłopacy nie mieli tyle, bo wiedzieli, ale to mnie bardzo zaskoczyło, zdziwiło i w ogóle na pierwszym odcinku wziąłem wszystkich chłopaków i ich trochę mocno zjebałem, bo dla mnie to było mega, mega nieprofesjonalne. Jestem bardzo na tym uczulony, że ktoś przychodzi, wie, od grudnia była lista zawodników, od grudnia. Wiedzieli chłopacy, że będą w programie, mamy luty, a oni przyjeżdżają i kurwa ważą po 95 kilo, niektórzy. Bartuś, gdzie kurwa, go kurwa znam tyle lat i naprawdę z nim rozmawiałem wcześniej, a on jeszcze po rozmowie ze mną przyjeżdża 3 kilo grubszy, nie? I to też właśnie też mam do tej, no, więc nie wiem, czy go tak rozmowa zestresowała i że on chce poznać przyjrzeć, ale po prostu to jest nadmierne zaufanie do tych dietetyków, naprawdę. I trzeba mieć swój rozum, bo naprawdę, bo no myślę, że niektórym chłopakom, myślę, że jemu też, gdyby kurwa, no nie wiem, myślę, że jakby nie miał dietetyków, on ma 4 walki zawodowe, tak, i kurczę ma dietetyków, tu jeszcze jakiś, ci chłopacy teraz mają psychologów, kurwa, 30 sponsorów, co dają po 100 zł i odżywki, to jest za dużo na moje, na ten etap kariery, to jest niepotrzebne mącenie w głowie, bo on się zamiast skupić jakimiś normalnymi, myślę, że on sam by tą wagę zrobił, gdyby po prostu sam siebie po prostu prowadził, a nie, że ma 1000 podpowiadaczy, 1000 osób, co mu dobrze powie, bo też wiem, że niektórzy myśleli, zawodnicy, to byłem po prostu rozpieprzony, jak mi powiedzieli, że będą mieli 10 dni na nawodnienie się, na zrobienie hydrolizy, na wszystko przed walką. No to ich zaskoczyłem, że w 10 dni możesz mieć dwie walki, to oni byli w szoku w pierwszym odcinku. Ja mówię, ja pierdolę, jakim cudem daliście sobie wmówić komu, przez kogoś to, że będziecie mieli kurwa, wiesz,
tyle czasu na coś, nie? No przecież to jest, no, nie wiem, wiedzieliście, że walki są co tydzień, kurczę. No, no i mówię, no to jest takie, no, no, no niepotrzebne, myślę, że dużo zawodników też to nauczyło i będą mądrzejsi po prostu, nie? Tak, no to są dziś pionierzy, następne edycje pewnie przyniosą większą uwagę, jeśli chodzi o zawodników. Dwa ostatnie tematy, które chciałbym poruszyć, to na początku, no jak oceniasz szansę Tomka Romanowskiego w KSW, no bo wiadomo, został wywołany do tablicy Roberto Solić oraz kto ma największe szanse spośród reszty zawodników na kontrakt z KSW? Wiesz co? No myślę, że no Adrian Bartosi, myślę, że w ogóle będzie walka po prostu Bartosa z Tomkiem Romanowskim, ale to raczej nie teraz, bo Tomek nie wiem, czy miał operację, wiem, gadałem z nim przedwczoraj i chyba za 3 dni będzie wiedział. Dzisiaj, nie, przedwczoraj chyba z nim rozmawiałem, to właśnie tak by minęło, że za 3 dni będzie wiedział, czy jest potrzebna operacja, czy nie. No jeżeli będzie potrzebna operacja, no to wiadomo, że ta walka się trochę odłoży w czasie, ale tak czy siak myślę, że Adrian będzie musiał poczekać na Tomka i nie będzie dostanie innej walki, więc jak, myślę, że to też będzie taki być albo nie być Adriana w KSW i myślę, że też myślę, że ktoś tam jeszcze dostanie szansę, no mam jakąś tam wiedzę, nie mogę mówić, ale myślę, że zobaczymy zawodników z tego programu w KSW na pewno. Mhm. Na pewno w tym roku jeszcze. I no i co? No bardzo fajnie, bo KSW tak sobie zrobiło trochę taką, wiesz, tu czasem na zastępstwa nawet głupie było, trzeba brać kogoś nieznanego na przykład w polskiej scenie MMA, ale nieznanego szerszej publiczności. A teraz sobie zapewnili troszkę sporo tych zawodników, którzy naprawdę już są znani szerszej publiczności i fajnie, i reprezentują fajny poziom sportowy i może być zajebiste zastępstwo, nie? W każdym momencie. A jeszcze tak mi się przypomniało, jak odniesiesz się do tej sytuacji, co powiedział Juras, że po prostu chłopacy tam no, wymiotowali po 3-minutowych rundach, a on toczył 3 walki jednego wieczoru i o ewentualnej walce, co powiesz? Wiesz co, no gadałem też z Jurasem, ale no wiesz, to na żywo skomentował i tyle, i też chyba nie spodziewał się, że tam wyjdzie jakoś tam większa afera z tego, po prostu tak sobie to skomentował. I tyle, no on też dobrze wie, jak to jest walczyć i no to nie co będę komentować, no mówię, no on też zrozumiał, widziałem też nawet publicznie przyznał do tego, a kurczę, no każdemu z nas zdarza się czasem pocisnąć na komuś i tyle, no i nie przemyśleć czegoś i co, no, winić każdego za głupie słowo, no nie wiem, no to gadali się z Ledą i co, no, i nie mam żalu. No, zapraszamy do tego wywiadu z Piotrkiem Walawskim. Piotr się tam odniósł do tej sytuacji. Tak? No, tak, tak. A co powiedział? Chciałbym cię zapytać, bo słyszałem, że poprowadzisz seminarium w klubie XYZ Fight Academy Bydgoszcz. A właśnie masz koszulkę, a ty jesteś z Bydgoszczy? Tak, właśnie z koszulkami. Tak, mam okazję trenować tam na grupie, tak? Z chłopakami. Zajebiście, super. Czy w związku z tym no, to seminarium odbędzie się zaraz po kwarantannie, czy... Wiesz co, nie wiem. Ja powiedziałem, że mogę, że nie ma problemu, że ja mogę przyjechać i wiesz, staram się często odwiedzać tatę w Bydgoszczy, więc tak naprawdę nie ma jakiegoś większego problemu, żeby mnie złapać w jakimś terminie, nie? Nie, więc przy okazji po prostu z przyjemnością mogę poprowadzić seminarium. Mhm. Więc nie, czekam tylko tak naprawdę na informacje. Nie? Mhm, jasne. Na koniec, jeśli masz ochotę zachęcić fanów do jakiejś twojej aktywności, książki ulubionej, albumu muzycznego i też powiedzieć, jak sytuacja z waszymi sponsorami, to chwila dla ciebie. Wiesz co, dziękuję wszystkim za wyjrzenie. I przepraszam, że czasem dziwnie odpowiadam na pytania, ale jestem rozkojarzony, bo prowadzę auto, a dzisiaj w Łodzi jest taki ruch, że się w głowie nie mieści, nie wiem dlaczego, aż taki, ale już parkuję w garażu, więc dziękuję bardzo za wywiad i tyle. Jasne, ja dziękuję za poświęcony czas i do następnego. Nie, to idealnie, widzisz, wjeżdżam do garażu, idealnie zakończyliśmy wywiad.